Pytanie do przedstawiciela rodziców. Jak według Pani rozmawiać z dziećmi o pieniądzach i na co zwracać uwagę? Czy może nam Pani opowiedzieć o swoich doświadczeniach w tym zakresie? Obecnie żyjemy w czasach, które wymagają od nas rozmowy z dziećmi na temat pieniądza. Według badań dorośli uważają, że pieniądze nie są właściwym tematem do rozmów z dziećmi. Sądzą, że dzieci, skoro nie zarabiają i nie umieją się odnieść do realiów, nie powinni podejmować żadnych rozmów i decyzji na temat pieniędzy. Jest to bardzo mylne stwierdzenie, ponieważ z dziećmi trzeba rozmawiać o pieniądzach. Ja swoje dzieci staram się wychować w szacunku do pieniądza i wyrobić w nich inteligencję finansową. Niezbędna jest rozmowa o codziennych sprawach, o radościach, troskach. Uczę swoje dzieci od najmłodszych lat, najpierw aby szanowały zabawki, teraz już jako nastoletnie dzieci, aby dbały o ten sprzęt, o te rzeczy, które mają, aby nie niszczyły ubrań, książek, nie wyrzucały jedzenia, bo to, co mamy, to kupiliśmy za ciężko zapracowane pieniądze. Wakacje czy ferie też są doskonałą okazją do rozmów z dziećmi na temat pieniądza. Na konkretnych przykładach możemy pokazać dziećmi, decydując się i wspólnie wybierając urlop, jaka jest cena za hotel, a jaka za pensjonat. Ile wydajemy na przykład na jedzenie dla czteroosobowej rodziny, na wakacjach, bo to chociaż są dobre, drobne kwoty, to jednak stanowią jakąś część budżetu naszego w rodzinie. Edukacja finansowa nie polega na zakazach i nakazach, ale na stopniowym uświadomianiu dziecka, czym są pieniądze, czemu służą i dlaczego są niezbędne. Obecnie nasze dzieci mają dostęp do komputerów, tabletów, PlayStation, elektronicznych zabawek i to wszystko nie jest tanie. I trzeba uczyć i wpajać dzieciom, że na to wszystko trzeba zarobić. Trzeba ich uczyć, że nie mogą dostać tego wszystkiego na tacy, bo im się należy. Oni muszą się angażować w nasze życie, chociażby posprzątać samochód, wynieść śmieci, aby dostać to w formie nagrody za coś, a nie, że tak ma być. Dziś nawet małe dziecko ma już pojęcie, czym jest pieniądz. Małe dzieci są kuszone przez media, przez reklamy i one pragną mieć to wszystko w swoim zasięgu. Dzieci lepiej niż my obsługują aplikacje Blik, obsługują różne platformy, różne Netflixy, playery i te dzieci powinny mieć świadomość, że udostępniają swoje dane, posługując się tym wszystkim, są narażone na zagrożenia świata zewnętrznego, że ich dane mogą być przejęte i przeciwko nim wykorzystane. Więc uważam, że rozmowa z dziećmi na temat pieniądza w dzisiejszych czasach jest bardzo istotna. Pożyczanie pieniędzy, a poduszka finansowa, długi zawsze pod kontrolą. Pytanie do uczniów. Co sądzicie o pożyczaniu pieniędzy? Czy byliście już w sytuacji, że pożyczyliście od kogoś lub komuś pieniądze? Pożyczanie pieniędzy w pewnych sytuacjach może nas uratować, ale także zaszkodzić, ponieważ możemy narobić sobie większych długów niż mamy. Osobiście byłam już w takiej sytuacji, gdzie pożyczałam komuś pieniądze. Na szczęście każda osoba dotrzymała umowy ustnej i otrzymałam te pieniądze z powrotem, ale wiem z doświadczenia innych osób, że nie zawsze tak jest i nie każdy dotrzymuje słowa, że odda nam te pieniądze, ponieważ później twierdzi, że tych pieniędzy od nas nie pożyczał. Więc jeżeli pożyczamy na przykład większą kwotę, warto jest sporządzić umowę pisemną. A taką umowę jest bardzo prosto sporządzić, ponieważ możemy ją zrobić na zwykłej kartce, gdzie napiszemy od kogo i dla kogo pożyczamy te pieniądze oraz kwotę. I podpisujemy się i wtedy ta umowa jest już ważna. I już nie będzie problemu, że ktoś powie nam, że nie pożyczał od nas tych pieniędzy. Warto jest zrobić takie dwie umowy, żeby jedna i druga strona miała taką umowę. Jakie są według Was plusy i minusy pożyczania? Pierwszym minusem jest to, że możemy popaść w długi, z których będzie nam ciężko się wydostać. Drugim minusem jest to, że będziemy musieli mieć kontakt z osobą, u której się zadłużyliśmy, nawet jeżeli nie chcemy mieć z tą osobą kontaktu. Plusem pożyczania może być na przykład to, że w kryzysowej sytuacji możemy się wspomóc pożyczką od naszej rodziny zamiast z banku, ponieważ w banku będziemy mieli naliczane dodatkowe odsetki. Pytanie do Pani psycholog. Czy Pani zdaniem pożyczanie pieniędzy może stać się problemem? Kiedy powinieneś zacząć martwić się o swoje zdrowie? Kto może być zagrożony uzależnieniem od pożyczania pieniędzy? Słuchajcie, pożyczanie pieniędzy może stać się problemem, jeżeli dokonujemy tego często
jeżeli kredyt traktujemy jako formę utrzymania, tak? Czy jeżeli pożyczka stanowi naszą formę zaspokojenia wszystkich naszych potrzeb, zarówno fizjologicznych, jak i innych, tak? Jeżeli nie mamy poczucia bezpieczeństwa finansowego, które wynika z braku funduszy i ich dobrej operacjonalizacji, no to jesteśmy w stanie kolejne pożyczki traktować jako substytut kolejnych działań, czyli kredyt kolejny do spłacania kolejnego kredytu, tak? Jakie osoby są narażone na pożyczanie pieniędzy? Przede wszystkim osoby, które są impulsywne, które nie boją się podejmować ryzyka, tak? One są bardziej skłonne podejmować nieracjonalne decyzje, dlatego że pożyczka ogólnie sama w sobie powinna być decyzją przemyślaną, tak? Musimy wiedzieć, czy nasza sytuacja finansowa pozwala nam na to, żeby zaciągnąć dług i czy jesteśmy w stanie i kiedy go spłacić, tak? Problem robi się wtedy, jeżeli porównujemy się społecznie, tak, jesteśmy bombardowani reklamami, różnymi przekazami marketingowymi, które uderzają w przeciętnego Kowalskiego i mówią: słuchaj, możesz mieć wszystko, tak? Możesz jechać na wakacje, możesz kupić sobie nowy sprzęt, wystarczy, że weźmiesz chwilówkę, tutaj nieoprocentowaną pożyczkę, tak, czy zakupy na raty. No i my jako osoby, tak, które preferują konsumpcyjny tryb życia i chciałyby mieć zaspokojone wszystkie swoje potrzeby i nie odstawać od sąsiada, tak, podejmujemy nieracjonalne decyzje. Podobnie dzieje się z osobami, które na przykład doświadczyły biedy w swoim domu, tak, albo poczucia wstydu ze względu na brak tego bezpieczeństwa finansowego, i one w życiu dorosłym również nienauczone formy oszczędzania i prawidłowego zarządzania finansami podejmują takie decyzje o pożyczce, gdyż mamy lek, tak, na krótką chwilę, czyli nie mam pieniędzy, żeby rozwiązać jakiś problem, wezmę pożyczkę i już jest okej. Natomiast nie myślę w dalszym planie, w jaki sposób ja tą pożyczkę spłacę. Kiedy powinniśmy zacząć się martwić? Wtedy, kiedy już czujemy, że jesteśmy zestresowani, tak? Nasze tętno się podwyższa, nie wiem, towarzyszy nam bezsenność. Wtedy, kiedy wyładowujemy, tak, swoją frustrację, złość na bliskie nam osoby, bo zdajemy sobie sprawę, że już nie możemy sobie z tym poradzić. Jeżeli czujemy, że nie jesteśmy w stanie sami tej sytuacji rozwiązać, warto wtedy zwrócić się do specjalisty, do terapeuty, do psychologa, tak, do psychiatry, po to, żeby wyciągnąć się z tej sytuacji i nie pozwolić, by pożyczki czy zadłużanie spotęgowały kolejną taką pętlę, z której będzie bardzo ciężko nam wyjść. Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych, a znajomość praw konsumenckich. A teraz porozmawiajmy o aktywności finansowej młodzieży w internecie. Czyli o tym, jak zakupy internetowe wpływają na nasze finanse osobiste. Badania wskazują, że 84% Polaków w wieku od 18 do 24 lat kupuje online przynajmniej raz w miesiącu, a co trzeci Polak robi zakupy co najmniej raz w tygodniu. Pytanie do uczeń: jak często dokonujecie zakupów przez internet i z jakich urządzeń korzystacie? Z jakich form płatności? Co Was zachęca, wabi w zakupach internetowych? Przez internet robię zamówienia mniej więcej 2 razy w miesiącu. Przez komputer lub telefon, to zależy, czy jestem w domu, czy poza domem. Jakich form płatności wybieram, to zależy. Wybieram czasami przez przelew lub przez pobranie. Dlaczego przez internet? Ponieważ jest wygodniej, możemy sprawdzić, czy dany produkt znajduje się w sklepie i nie musimy jechać, sprawdzać, czy tam jest, czy zostaniemy, bo może się okazać, że w danym momencie nie ma tego w sklepie stacjonarnym.